24 stycznia 1938 roku. Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, lecz rzeknij tylko słowo, a uzdrowiony będzie sługa mój. Przygotowanie do Komunii Świętej dzieli się na dalsze i bliższe. Dalsze. Wieczorem już myślimy o Komunii Świętej i zaraz rano od przebudzenia się. Bliższe, bezpośrednie przygotowanie się do przystąpienia do stołu Pańskiego powinno szczególnie polegać na mocnej i pełnej ufności w wierze, że pod tą skromną postacią chleba przyjmujemy Jezusa, Boga człowieka. Drugim usposobieniem, które bardzo podoba się Jezusowi, jest pokora. Kościół Święty wkłada w usta setnika słowa: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do serca mego. I rzeczywiście, nie jesteśmy godni tej wielkiej łaski. Należy więc żywo sobie przedstawić swą niegodność, tak że nawet sami nie odważylibyśmy się zbliżyć do stołu Pańskiego, gdyby sam Jezus nas nie wołał: przyjdźcie do mnie wszyscy. Im bardziej jesteśmy ubodzy w duchu i odczuwamy swą nędzę, tym bardziej potrzebujemy tego chleba anielskiego, aby posilił naszą duszę. Postanowienie. Jak najgorliwiej przygotuję się dzisiaj i przyjmę Jezusa w Komunii Świętej. Wzbudź w sobie dzisiaj gorące pragnienie przyjęcia komunii duchowej.